Olga Tokarczuk, ambasadorką Wrocławia. Prawdę mówiąc, się nie spodziewałam, dlatego że moi sąsiedzi głosowali na chirurgów słynnych naszych. Wrocław ma już własną wersję legendarnej gry. Staraliśmy się, żeby gra jak najbardziej odnosiła się do miasta. Świdnickie panie docenione, a także uhonorowane. Coś ciężkiego może być takim kopniakiem w cudzysłowie. Dzień dobry, Łukasz Kocur. Witam Państwa. Czas na informacje Echo 24. Znamy tegorocznego ambasadora Wrocławia. W trakcie piątkowej ceremonii w Starym Ratuszu poznaliśmy osobę, która w ciągu ostatniego roku najbardziej rozsławiła stolicę Dolnego Śląska na całym świecie. Obywatele Wrocławia spośród 5 nominowanych przez szacowną kapitułę, złożoną z redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, władz miasta, a także województwa, rektorów uczelni i biznesmenów, na tegoroczną laureatkę tego tytułu wybrali pisarkę Olgę Tokarczuk. Tytuł ambasadora Wrocławia to miano, którym Gazeta Wyborcza wyróżnia osoby podnoszące prestiż stolicy Dolnego Śląska na całym świecie. Przyznawany jest od 2007 roku, a pośród dotychczasowych osób odznaczonych tym tytułem znajdują się postaci związane z różnymi dziedzinami sztuki, nauki i kultury. Jest wśród naszych ambasadorów niemiecki historyk Gregor Thum, jest wspaniała waleczna lekarka profesor Alicja Chybicka, jest pisarz Marek Krajewski, jest biznesmen Leszek Czarnecki, jest profesor Witkiewicz. Można powiedzieć, że z każdej dziedziny mamy, w każdej dziedzinie mamy swojego przedstawiciela ambasadora. W tym roku tytuł ambasadora Wrocławia przyznany został już po raz 10. Jednak tym razem wybór przeprowadzono na innych niż dotychczas zasadach. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy, aby to nie kapituła składająca się z szacownych urzędników, rektorów, biznesmenów nadawała ten tytuł, ale żeby zrobili to mieszkańcy Wrocławia w głosowaniu. W trakcie nominowania kapituła brała pod uwagę cały dorobek dotychczasowych działań poszczególnych osób. Najważniejsze jednak były osiągnięcia w minionym roku. Na ich podstawie wybrano 5 kandydatur, dzięki którym Wrocław zyskuje popularność na całym świecie. Profesor Jarmundowicz i dr Tabakow, neurochirurdzy z Borowskiej, o ich wyczynie medycznym wie cały świat. Oni przywrócili wiarę ludzi, którzy nie mogą chodzić z powodu przerwanego rdzenia kręgowego. Jest również wśród tej piątki dr Ratajszczak, prezes ZO, człowiek, który dzięki Afrykarium ściąga do Wrocławia tłumy turystów i rozsławia nasze miasto również poza granicami kraju. Jest również dyrektor NFM-u Andrzej Kosendiak, również ogromny sukces frekwencyjny. No i takie przebicie się rzeczywiście do Europy z wieścią, że tutaj we Wrocławiu nareszcie jest wspaniałe muzyczne miejsce. Również Olga Tokarczuk, nasza wspaniała pisarka, jej księgi jakubowe uosabiają wszystko to, czym chciałby być Wrocław, czyli z jednej strony patriotyzm, z drugiej strony wielokulturowość i tolerancję. Spośród tych 5 osób obywatele Wrocławia wybrali tegoroczną ambasadorkę Wrocławia, Olgę Tokarczuk, pisarkę, kilkukrotną laureatkę Nagrody Nike, która jest mieszkanką Wrocławia już od 10 lat. Prawdę mówiąc, się nie spodziewałam, dlatego że moi sąsiedzi głosowali na chirurgów słynnych naszych i myślałam też, że czytelnicy Gazety Wyborczej mają trochę już dość europejskiej stolicy kultury i że w tym roku to wyróżnienie pójdzie raczej w jakieś inne obszary, nie związane z kulturą. A tu niespodzianka. W trakcie swojego wystąpienia po nadaniu tytułu Olga Tokarczuk przyznała, że Wrocław jest jedynym dużym miastem, w którym może mieszkać. Zapowiedziała także, że chce ambasadorować miastu, które zna jako otwarte, stawiające pytania z silnego środowiska artystycznego. Wielkimi brawami zostały nagrodzone jej słowa o tym, że nie chce być ambasadorką miasta kiboli lub w którym pali się kukłę Żyda na rynku. Wyraziła nadzieję, że jest to przejściowa choroba i ona jako ambasadorka postara się pomóc ją uleczyć. Dla Echo 24 Beata Nowak. Dzięki niej wrocławianie mogą kupić, a także sprzedać 30 najbardziej charakterystycznych obiektów stolicy Dolnego Śląska. Na planszy Monopoli znajdują się m.in. Sky Tower, Ostrów Tumski czy Hala Stulecia. W Polsce swoją własną wersję miały do tej pory Warszawa, Kraków, a także Gdańsk. Ale to tylko Wrocław będzie miał aż 2 wersje kultowej gry. Klaudia Nawrocka. Gra, która od wielu lat robi furorę na całym świecie.
Wrocław jest jednym z 200 miast, które doczekały się jej lokalnej wersji. Mowa o legendarnej Monopoli. Na planszy gracze znajdą 30 najbardziej rozpoznawalnych obiektów stolicy Dolnego Śląska. Staraliśmy się, żeby gra jak najbardziej odnosiła się do miasta, żeby przedstawiała to miasto i żeby posiadała takiego ducha Wrocławia. Grę rozpoczynamy przy wieży ciśnień na Krzykach. Następnie odwiedzamy m.in. panoramę racławicką, Park Szczytnicki i Ogród Botaniczny. Kolejne obiekty to dwie największe uczelnie stolicy Dolnego Śląska – Uniwersytet i Politechnika Wrocławska. Politechnika i Wrocław tworzą jak gdyby taki krwiobieg jedności. Jesteśmy razem. Nie ma Politechniki bez Wrocławia, nie ma Wrocławia bez Politechniki. Ostatnie, najdroższe pole zajmuje Ostrów Tumski. Zasady Monopoli są proste. Uczestnicy przesuwają się o taką liczbę oczek, jaką wskazują rzucone kostki. Dodatkowym elementem gry są karty szansy i kasy społecznej. Jedna karta szansy mówi o tym, że znalazłeś portfel i oddajesz go właścicielowi. Właściciel chce zapłacić ci znaleźne $200 Monopoli. Wiesz, że to za dużo, powiesz 100. To mi się najbardziej podoba. Wrocław zostanie pierwszym miastem na świecie, które będzie miało dwie edycje Monopoli. Premiera drugiej przewidziana jest na 3 grudnia. Ta z kolei została stworzona z myślą o najmłodszych. Jej motywem przewodnim będą wrocławskie krasnale. Szukaliśmy krasnali, które mają najpiękniejsze, najbardziej ciekawe nazwy i tak na przykład znalazł się Bąbelek Chlapuś, ale znalazł też się uniwersytecki profesor. Pierwsza edycja Monopoli została wydana 80 lat temu w Stanach Zjednoczonych podczas wielkiego kryzysu. Najdłuższa gra trwała 70 dni. Gra Monopoli daje nam takie jakby sztuczne poczucie władzy nad tym, że coś osiągnęliśmy, zdobywamy tam różne dzielnice, gromadzimy jakąś gotówkę, co tak jakby pozytywnie łechcze na nasze pragnienia związane z odniesieniem sukcesów w zakresie finansowym oraz majątkowym. Od 1935 roku w grę Monopoli grało ponad 1 miliard ludzi. Teraz czas na Wrocławian. Przed nimi wyzwanie handlu na wrocławskim rynku nieruchomości i zdobycie jak największej sumy pieniędzy. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Kobieta fit, kobieta przedsiębiorcza, kobieta w kulturze i sztuce. Supermenka. W takich kategoriach panie odebrały statuetki podczas drugiego Świdnickiego Forum Kobiet. Forum Kobiet to wydarzenie dla wszystkich pań, bez względu na wiek, stan cywilny, miejsce zatrudnienia czy zamieszkania. Pomysł na forum wziął się z potrzeby, bo kobiety są osobami, które lubią się wzajemnie spotykać, inspirować, wymieniać doświadczeniami, a takie forum właśnie temu służy. Ma też zachęcić kobiety do aktywności społecznej, biznesowej, zawodowej i politycznej oraz przekonać je, że zawsze mogą się rozwijać. Jestem na Forum Kobiet pierwszy raz, ale zauważyłam, że wszystko, czego kobiety się podejmą, udaje. Myślę, że to też będzie udana impreza, a poza tym panowie to się biorą zawsze do walki, a kobiety do tworzenia. To mi się bardzo podoba. Nagrody w plebiscycie Kobieta z pasją były głównym punktem programu forum. Przyznano je w 4 kategoriach. I tak w kategorii Kobieta Fit statuetkę otrzymała Grażyna Działowska. W kategorii Kobieta Przedsiębiorcza nagrodę otrzymała Dorota Barańska. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Rzeczywiście wszystko, co robię, robię z pasją, przy czym chciałam podziękować losowi za taką możliwość, bo mogłam zrealizować się jako mama, mam 3 dzieci, mogę praktycznie prowadzić firmy i wszystko w zasadzie sprawia mi przyjemność. Także dziękuję losowi, dziękuję bardzo za wyróżnienie. Statuetkę w kategorii Kobieta w kulturze i sztuce odebrała Danuta Golden-Legler, a supermenką została Agnieszka Lechowicz. Chcę pokazać innym ludziom, że to zdarzy się w życiu. Coś ciężkiego może być takim kopniakiem, w cudzysłowie, który zmobilizuje do dalszej pracy, dalszego działania i moja praca jest nie tylko na rzecz mojego syna, ale także dla wielu innych ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy. Cieszę się, że mogę im pomóc, że mogę im służyć jakąś moją wiedzą. Także bardzo dziękuję. Nagrodę specjalną otrzymała pani Bożena Niewiedział. Jestem tak bardzo zaskoczona, no nie spodziewałam się, że dostanę taką nagrodę. No jestem szczęśliwa i dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy widzą innych i doceniają za to, co robią. Podczas Świdnickiego Forum Kobiet uczestniczki wysłuchały debaty pod hasłem Męski punkt widzenia, w której udział wzięli m.in. Jacek Rozenek, Remigiusz Jezierski oraz Paweł Krysiak.
Harry, Ron, a także Hermiona z powieści Rowling to postaci znane chyba nie tylko najmłodszym. Seria książek, a także filmów o przygodach młodego czarodzieja Harry'ego Pottera odniosła sukces na całym świecie. Wrocławianie mogli przenieść się w świat magii, a także spróbować swoich sił w lataniu na miotłach. Pierwszemu treningowi Quidditcha we Wrocławiu przyglądała się Marta Laburda. Po raz pierwszy w historii Dolnego Śląska wrocławianie mają okazję wziąć udział w treningu Quidditcha. To znana z książek o Harrym Potterze gra, która została przeniesiona do rzeczywistości przez studentów ze Stanów Zjednoczonych jeszcze kilka lat temu. A ze mną jest organizator dzisiejszego treningu, Adrian Kałużny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zasady Quidditcha polegają na tym, że lata się na miotle. Proszę powiedzieć, jak wygląda to tutaj? Tutaj też mamy swego rodzaju miotłę. To jest taki kij około metra długości, który trzymamy między nogami, co jest utrudnieniem w rozgrywce. Przerzucamy przez pętlę piłkę, jedną z piłek, to jest kafel. Każde przerzucenie piłki przez obręcz po stronie przeciwnika to 10 punktów dla drużyny. Mam jeszcze pytanie o uczestników, których dzisiaj nie ma, którzy jeszcze są zainteresowani Quidditchem. Kiedy mogą przyjść na kolejny trening i co muszą mieć ze sobą? Dzisiaj zaraz po tym treningu ustalimy konkretny termin. Możecie jednak nas znaleźć na Facebooku. W niedzielę, poniedziałek już chcemy uruchomić nasz fanpage i zapraszamy Was na wydarzenie. Pierwszy trening Quidditcha Wrocław Wanderers. Będziemy to wydarzenie przedłużać i przekładać je na daty kolejnych treningów. Co macie wziąć ze sobą? Weźcie ze sobą rzeczy na zmianę, to znaczy jakieś spodenki, bluzę, może być nawet czapka, bo teraz czasami jest chłodno. Dla ułatwienia mogą być korki do biegania po trawie. Jeżeli macie możliwość, to możecie właśnie wziąć ze sobą miotłę, czyli kij od szczotki albo rurkę PCV około metra długości. Skąd pomysł na zorganizowanie takiej drużyny we Wrocławiu? W tym i w zeszłym roku na Pyrkonie drużyny z Warszawy organizowały turniej między uczestnikami konwentu. My braliśmy udział również w tych obydwu turniejach i już przed wakacjami zrodził nam się pomysł, żeby także powstała drużyna we Wrocławiu. Jednak przez nasze obowiązki, sesje nie byliśmy w stanie tego wykonać przed wakacjami, dlatego wzięliśmy się za to porządnie teraz, przy nowym roku akademickim i chcemy grać właśnie w Quidditcha, czyli połączenie kilku dyscyplin, piłki ręcznej, rugby i zbijaka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Warto też wspomnieć, że to już piąta drużyna, która powstaje. Dwie drużyny Quidditcha powstały już w Warszawie, jedna w Krakowie, jedna w Katowicach. I oczywiście uczestnicy, którym spodoba się dzisiejszy trening, albo ci, którzy jeszcze przyjdą na kolejne treningi, będą mogli zostać tutaj na stałe zapisać się do wrocławskiej drużyny Quidditcha. I jest oczywiście do czego się przygotowywać, bo jak zapowiadają organizatorzy, już w styczniu Mistrzostwa Polski w Quidditchu. Na ulicach Wrocławia, mimo jesiennej aury, trwają prace drogowe. Kierowcy, a także pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z remontami ulic Konduktorskiej, Pełczyńskiej, a także przejazdu kolejowego przez ulicę Czajkowskiego. Na szczęście niektóre roboty prowadzone są w weekendy. Wszystko po to, aby jak najmniej były one odczuwalne dla samych mieszkańców miasta, a także przyjezdnych. Więcej informacji na ten temat Piotr Błachut. Od 5 listopada ulica Konduktorska łącząca wrocławskie osiedla Jagodno i Brochów została wyłączona z ruchu na odcinku między ulicami Trakcyjną i Sygnałową. Robotnicy na tamtejszym odcinku jezdni remontują nawierzchnię drogi. Objazd pomiędzy ulicami Buforową a Centralną w obydwu kierunkach prowadzi przez ulicę Barcką, Morwową, Gazową i Wiaduktową. Trasę przejazdu zmienił także autobus linii 133. Z kolei na północy Wrocławia przy ulicy Pełczyńskiej od nocy z 4 na 5 listopada do nocy z 6 na 7 listopada kontynuowane są roboty bitumiczne przy odtwarzaniu nawierzchni po zakończonej budowie kanalizacji. W związku z tym zajęty jest prawy pas jezdni na odcinku Kominiarska-Tymiankowa, a ruch kołowy odbywa się wahadłowo drugim pasem jezdni. Takie same utrudnienia na Pełczyńskiej czekają wrocławian także podczas następnego weekendu. To nie jedyne prace, które obecnie realizowane są na terenie Wrocławia. W pobliżu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych na ulicy Czajkowskiego od 4 do 14 listopada z powodu robót konserwacyjnych nie można przejechać przez przejazd kolejowy. Ruch pieszy i rowerowy ma być utrzymywany, natomiast ruch kołowy został skierowany na trasę objazdu wyznaczonego ulicami Długosza czy Boja Żeleńskiego. Druga relacja korzysta z objazdu prowadzącego ulicami Sołtysowicką i Poprzeczną.
Utrudnienia zapewne nie ominą kierowców, którzy w okresie wszystkich prac i remontów powinni uzbroić się w cierpliwość i zachować szczególną ostrożność. Dla Echo 24 Piotr Błachut. Brak aktywności fizycznej, otyłość czy zła dieta to główne przyczyny cukrzycy. Chorzy na tę dolegliwość mogą posłuchać wykładów specjalistów, a także porad podczas konferencji zorganizowanej w hotelu Nowotel we Wrocławiu. Cukrzyca w podeszłym wieku. Pod taką nazwą we Wrocławiu już po raz 11 odbyła się konferencja. Prelegenci są zapraszani przez nas, ażeby pokazać, jakie są trendy obecnie światowe, jeżeli chodzi o leczenie ludzi chorych. Staramy się zaprosić wtedy chorych z cukrzycą i ich rodziny na taką konferencję, która jest oprócz tego, że na temat cukrzycy, jakoś tematycznie ustawiona. Wraz z upływem lat nasze organizmy są bardziej narażone na cukrzycę. Wystąpienie cukrzycy również wiąże się z upływającym naszym czasem, czyli krótko mówiąc z upływem wieku. Podstawą walki z cukrzycą może być odpowiednia dieta z jak najmniejszą ilością cukru. Która przynajmniej nie szkodzi, czyli powiedzmy sobie różnego rodzaju jakieś tam soki, w których no nie wiem, jest duża ilość powiedzmy sobie cukru. Nie mamy możliwości cofnięcia cukrzycy, no to zawsze aktywność fizyczna i dieta będą podstawą leczenia niezależnie od tego, na jakim etapie choroby pacjent jest. Organizatorzy konferencji, przedstawiciele Stowarzyszenia Diabetyków zapraszają też wrocławian do wizyt na co dzień w siedzibie przy ulicy Biskupie 11. Tam można uzyskać konsultacje i pomoc w walce z dolegliwością. W jednym z najpopularniejszych kurortów na Dolnym Śląsku trwają ostatnie przygotowania do sezonu narciarskiego. W górach spadł już pierwszy śnieg. Więcej nasz reporter Kacper Kowalczyk. Znajdujemy się w Świeradowie Zdroju, w miejscowości położonej w górach izerskich. No i tutaj obserwowaliśmy, jak trwają przygotowania do sezonu zimowego, do sezonu narciarskiego i te przygotowania idą rzeczywiście pełną parą. Jak tutaj widać za mną, są przygotowane armatki śnieżne, które w razie gdyby tego śniegu rzeczywiście nie było, one będą te stoki narciarskie naśnieżać, tak żeby turyści mieli możliwość zjazdu na nartach z gór, bo to jest naprawdę niesamowita przyjemność. Byliśmy z kamerą tam na górze, no i rzeczywiście tam śnieg już jest, natomiast tutaj na dole, gdzie obecnie się znajdujemy, tego śniegu jeszcze ciągle nie ma, bo tutaj jak widać trwa polska złota jesień. W każdym razie, jak widać też za mną, kolejka gondolowa cały czas jeździ, turyści z tego korzystają bardzo chętnie. Cały czas w tych hangarach są przygotowane kolejne gondole. Teraz obecnie ten ruch jest minimalny, ale na wypadek gdyby ruch ten turystyczny rozwijał się jeszcze bardziej niż teraz. To wszystko w tym wydaniu Informacji Echo 24. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam Państwa już za niespełna godzinę. No a więcej informacji z całego regionu, w tym także ze stolicy Dolnego Śląska, znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej echo24.tv. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.